Słuchajcie, chcę Wam się pochwalić, co dostałam od męża. Ja wiem, że tego jest pełno i większość Was na pewno ma, ale słuchajcie, ja jeżdżąc do sanatorium co roku już przez 12 lat, zabieram ze sobą taki maleńki kocyk i poduchę, bo fajnie jest mieć coś swojego pod głową i można się przykryć niekoniecznie kołdrą, a nie w każdym sanatorium jest koc. Są tylko kołdry i ten koc taki, wiecie, no niekoniecznie. Wiele miesięcy już mam zaklikane na Allegro poducho kocyk. Mąż tego na pewno widział, bo mamy wspólne Allegro, ale pojechali z Julką do Netto, robiąc zakupy i był właśnie shop. Ostatnio mój mąż mnie nazywa shopem i nawet się nie zastanawiali, kupili. Słuchajcie, to wygląda jak zwykła poducha. Ona tu ma suwak i suwak jest na całej szerokości, od jednego ucha do drugiego. Jest tylko przestrzeń tutaj zaszyta i słuchajcie, jak się ją otworzy, trzeba na chwilkę zostawić, bo chcę Wam pokazać, jak duży jest kocyk. O. Kocyk jest mięciusi, taki welurowy. On nie jest za gruby, ale wszystkie te koce takie są cienkie. I nie ma, to nie jest szafrok, więc nie ma dziury na ręce i nie ma dziury na głowę, ale po prostu jest takim kocykiem prostokątniakiem, także można się naprawdę nim okryć od góry do dołu. Ja przypuszczam, nie mierzyłam go, ale przypuszczam, że on ma takie standardowe, ja wiem, 1 na 1,50 m albo 60 na 1,20 m. Nie chcę Was kłamać, może uda mi się zmierzyć, chociaż poczekajcie. Tu mam, no, metr. Jeszcze tu zobaczmy, jak ta druga część wygląda. No, to jest kwadrat, 1,50 m na 1,50 m, coś tak koło tego. Ja nie wiem, ile ten poduchokocyk kosztował, ale wiem, że na Allegro chodzą od 25,99 do, no, wzwyż. Więc, no, taka cena przy... Fajnacka, słuchajcie, ja to zabieram pod pachę i już nie mam w torbie, w walizce, wiecie, jakiejś części zajętej, że kocyk i poducha i Jasiek, więc no mam jedną taką część. Mogę po prostu zostawić tutaj kawałek w przestrzeni i nabić na rączkę od walizki, więc nawet tego nie trzymam pod pachą. I takie cudo właśnie dostałam. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, pa.